103 tysiące złotych w ramach konkursu imienia Jana Dormana, 40 tysięcy złotych na realizację Z ogniem w głowie 3 i 110 tysięcy złotych na zakup wyposażenia akustyczno-projekcyjnego. To dofinansowanie, które otrzymał Wałbrzyski Teatr Dramatyczny. Wałbrzyski Teatr Dramatyczny już po raz trzeci zrealizuje spektakl dla młodzieży w ramach konkursu imienia Jana Dormana. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 103 tysięcy złotych jesienią w wałbrzyskich szkołach zaplanowano 22 pokazy premierowego spektaklu Dzikus w reżyserii Klaudii Hartung-Wójciak. Z kolei od Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Szaniawski otrzymał 40 tysięcy złotych na realizację Z ogniem w głowie 3, czyli spotkań z niemiecką literaturą dla młodzieży. Festiwal odbędzie się między 16 a 19 listopada. 110 tysięcy złotych na zakup wyposażenia akustyczno-projekcyjnego sceny kameralnej teatr pozyskał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury. Przypominam, że ona powstała w 2008 roku, więc te urządzenia, które są, nie są tak bardzo stare, jednak już wymagania widzów, także nasze standardy już są całkiem inne. Na prawie 300 tysięcy zakupimy nowy sprzęt albo wymienimy te, które mamy, na przykład mikroporty wymagają już odnowienia i także sprzęt, głównie sprzęt akustyczny. Wydaje mi się, że gdzieś w okolicach listopada będziemy mogli powiedzieć, że to zadanie już jest skończone. Dostaliśmy 110 tysięcy od ministra, około 150 spodziewamy się wkładu własnego od pana marszałka. Niebawem okaże się także, czy teatr otrzyma dofinansowanie na festiwal Fanaberie. Na razie dotacja nie została przyznana. Dyrekcja teatru odwołała się jednak od tej decyzji.